Tak, raz, raz, dobrze? Tak. Z nami jest Oskar Kapczyński na gali Tymek z Boxing Night 11 po walce z Bożym Nowakiem. Szybkie zwycięstwo. Tak, tak. Niestety dałem się trochę porwać emocją, wiadomo, to dawno nie boksowałem, ale jeszcze nigdy się tak pewnie nie czułem. No i tyle, udało się. Z czego wynikała ta pewność siebie, dobre przygotowania? Bardzo dobre przygotowania i długie przygotowania przede wszystkim. Konsekwencje. A powiedz, jak wyglądały? Zacząłem taki obóz przygotowawczy. Oczywiście na początku było luźniej, no bo w październiku już zacząłem trenować z nowym trenerem, no to musiałem wgrać się w to wszystko. Także na święta za dużo nie pojadłem. Musiałem zgubić masę, no bo to wiadomo, kontuzja, odleżał się brzuszek. No i tyle. No i zaczęliśmy w tydzień sparowałem. To chyba mi dało taką pewność w siebie. No, sparowałem z dobrymi zawodnikami tutaj od Saddle Team. I nie tylko, jeździliśmy też do Koszalina i tak dalej. Słuchaj, to na pewno sobie wizualizowałeś ten pojedynek. Pewnie nie spodziewałeś się, że to się skończy w pierwszej rundzie. Jaki był plan? Game plan był taki, żeby obadać pierwszą rundę. Niestety dałem się porwać emocjom, no i się dałem to w tą bitkę. Miałem nadzieję, że pójdzie w bitkę, bo ja słabym ciosem nie dysponuję. No i tyle. No i trafiłem tam raz, drugi, trzeci, było już po wszystkim. Chciałem, po pierwszym liczeniu chciałem sobie odpuścić, ale zobaczyłem, że przyjął tam prawy cios i zaczął pływać i dalej biegł na mnie, więc stwierdziłem, że no niestety trzeba dokończyć pracę. Chciałem trochę przeboksować, żeby spalić tą rdzę, ale przepaliłem w inny sposób. Ale słuchaj, czemu mówisz niestety? Bo widać było po pierwszym liczeniu, że jest zamroczony, że te ciosy dochodzą, to trzeba było cisnąć. Tak, tak. Chciałem trochę przeboksować, przepalić właśnie, tak jak mówiłem, przepalić trochę. No ale trudno, no dobrze. Dobrze i niedobrze. Chciałbym trochę dłużej zaboksować, na przykład skończyć to w trzeciej, czwartej. Ale nie wykorzystałem sytuacji, lubię się mścić. I mogłoby być tak, że po prostu gdzieś bym przyjął głupi cios, gdzieś w czwartej rundzie, bo bym się rozluźnił za bardzo czy coś. No i tyle. A wiem, że Błażej to jest pracowity chłopak. Przepracował to, podglądałem jego media społecznościowe i rzeczywiście rzetelnie pracował. A powiedz mi, jak z twojej perspektywy wyglądało przerwanie? Bo według niektórych osób to było troszkę przedwczesne. Błażej jest po ciężkiej czasówie, żargonem bokserskim. No i myślę, że tyle. No. Przede wszystkim jest zdrowy. Myślę, że oczywiście, no, nigdy nie byłem w takiej sytuacji, miejmy nadzieję, że nie będę. Ale jeśli miałbym stawiać zdrowie na to, czy sędzia przerwie teraz, czy na przykład za dwie rundy, to wolałbym, żeby... Wolałbym zachować zdrowie. Tak, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.